dwie strony. Witam Państwa ponownie, Dorota Kania, a w dwóch stronach nasi polityczni goście. Pani Teresa Wargocka, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. I Pani Bożena Żelazowska, Polskie Stronnictwo Ludowe, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I zaczniemy od sprawy, która dość głośno rezonuje w mediach, ma mianowicie Centralny Port Komunikacyjny. Szef PSL-u, pan Władysław Kosiniak-Kamysz, krytykuje tę inwestycję. Czy to jest słuszna krytyka i czy Centralny Port Komunikacyjny jest nam potrzebny? To pytanie do pani poseł Żelazowskiej. To jest dobre pytanie, pani redaktor. Czy Centralny Port Komunikacyjny jest nam dzisiaj potrzebny, kiedy widzimy kryzys na rynkach lotniczych? Ale warto też sobie zadać drugie pytanie. Otóż pracę i powstanie spółki, która ma ten port budować, to już 5 lat. To już 5 lat niepewności ludzi, którzy tam mieszkają. Z terenu Baranowa, Wiskitek, Teresina. Ja bardzo często rozmawiam z tymi ludźmi i oni jeszcze dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze nie wiemy dokładnie, w którym miejscu, na jakim terenie ten port powstanie. Na razie mamy, tak jak na początku, czyli jak 5 lat temu, łąkę i gigantyczne pensje członków zarządu tej spółki. My nie krytykujemy decyzji rządu i nie mówimy w czambu, że to jest niepotrzebne, ale warto jest zastanowić się, czy ta inwestycja, która przez Najwyższą Izbę Kontroli była oceniana, że no jest inwestycją nietrafioną, jest przeinwestowana, kiedy na początku miało to być kilkadziesiąt miliardów, dzisiaj ten Centralny Port Komunikacyjny będzie nas kosztował kilkaset miliardów. Pytanie wciąż moje do ministra Horały, z czego będzie finansowany, z jakich pieniędzy? I na to pytanie wciąż nie dostaję odpowiedzi. Natomiast ustawa, która ostatnio była przez Sejm procedowana i na najbliższym posiedzeniu będzie jej drugie czytanie, no jest to niestety wielkie zagrożenie i dla mieszkańców, dlatego jest to, ona jest po prostu niezgodna z konstytucją, jeżeli chodzi o prawo własności. Ta ustawa uchyla ustawę o portach lotniczych, ale też zmienia 24 inne ustawy. Dzisiaj wciąż nie wiemy, na jakim terenie dokładnie ten port komunikacyjny będzie zlokalizowany. Dzisiaj rolnicy nie wiedzą, czy w następnym roku mogą zasiać swoje pole. Nie wiedzą też ci ludzie, gdzie będą przesiedleni, a wiemy, że już na początku, czyli 5 lat temu, była taka mowa, że powstanie specjalna wioska dla osób, które będą musiały opuścić swoje gospodarstwa. Pamiętajmy, że to są najbardziej żyzne ziemię na Mazowszu i myślę, że dzisiaj jest to szalenie nietrafiona inwestycja. Zresztą przez Najwyższą Izbę Kontroli również jest fatalnie oceniona, jeżeli chodzi o środki, które już są wydatkowane na Centralny Port Komunikacyjny. Ta ustawa, która na najbliższym posiedzeniu Sejmu znowu będzie procedowana, bo będzie jej drugie czytanie, mówi o tym, że tak naprawdę to samorządy nie będą już miały nic do powiedzenia, uderza też we właścicieli tych nieruchomości, natomiast daje duże uprawnienia rządowi i to jest naprawdę niebezpieczne też dla ludzi. Myślę, że tutaj musielibyśmy się jeszcze raz wspólnie mocno zastanowić, czy w dzisiejszej dobie popandemicznej, gdzie lotniska wszystkie tracą, jest zasadne, aby ten port komunikacyjny był budowany. Zwolennicy budowy CPK mówią, że nie chodzi o działanie na szkodę obywateli, ale na korzyść państwa, ponieważ to jest najszybsza droga, jeżeli chodzi o chociażby wojsko, ale nie tylko. Natomiast przeciwnicy mówią, że to jest między innymi psucie środowiska, działanie na szkodę polskich obywateli. Kto ma rację? Pani Teresa Wargocka, Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że dyskusja w społeczeństwie trwa
jestem zdecydowanie stwierdzić, że rację ma Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica. Przejęliśmy władzę w Polsce w 2015 roku z takim bardzo dokładnym przyrzeczeniem, że Polska będzie się rozwijała, że w czasie swoich rządów podejmiemy wszystkie działania, aby rozwój gospodarczy przyczynił się do tego, że Polacy mają wyższe wynagrodzenia, wyższe dochody i żyje im się na poziomie europejskim. I to jest kwestia ambicji. Centralny port komunikacyjny, idea jego budowania nie jest ideą nową. Również Platforma Obywatelska i PSL nad taką potrzebą debatowali, ale nigdy nie podjęli tej ważnej politycznej decyzji, że trzeba podjąć działania. Warszawa, port komunikacyjny na Okęciu jest portem pasażerskim, jest w tej chwili niewystarczającym dla potrzeby mieszkańców. Potrzebny nam centralny port komunikacyjny, tak towarowy, jak i pasażerski. Opozycja oczywiście jak zawsze nic nie wie, ponieważ albo nie chce wiedzieć, albo wprowadza społeczeństwo w błąd, bo wystarczy otworzyć internet i wrzucić wpis centralny port komunikacyjny i można się dowiedzieć, w jakiej jest lokalizacji. Oczywiście przepisy prawne wymagają, żeby była to lokalizacja wariantowa. I dopóki nie będzie opinii środowiskowej, nie będzie decyzji, w którym z wariantów. Ale nie są te warianty różniące się zdecydowanie, jeżeli chodzi o obszar, o skalę tej inwestycji. Jest na terenie 3 gmin. Ustawa w Sejmie, którą będziemy kończyć jej procedowanie na tym ostatnim posiedzeniu wakacyjnym, to jest przede wszystkim gwarancja wysokich, adekwatnych do poniesionych strat odszkodowań dla osób, na których terenach ta inwestycja będzie polegała. Porty komunikacyjne na tą skalę, światową skalę, buduje się przez kilkanaście lat. I jeżeli opozycja zarzuca, że dzisiaj nic nie wie, to niech się dowie, była debata w Sejmie, natomiast niech nie przeszkadza. Zmieniamy jako przedsiębiorstwo państwowe Centralny Port Komunikacyjny w spółkę i Państwo wiecie, że środki finansowe na ten cel będą pozyskiwane na rynkach finansowych. Jestem pewna, że działania postępują w tempie właściwym dla tej inwestycji, a Platforma jak zwykle woli z PSL-em woli mieć port lotniczy w Berlinie, a nie w Warszawie. Kolejny temat w tej chwili, pani poseł, ale nie będziemy rozmawiać tylko na temat CPK, ponieważ czas goni, a pojawiają się kolejne tematy. Oczywiście może się pani odnieść przy tym kolejnym temacie na początku, ale prosiłabym o krótką wypowiedź. Kolejny temat dotyczący ustawy o resocjalizacji najmłodszych, sporo kontrowersji. Minister Woś w Polskim Radiu 24 mówił, że jest to przekłamywanie całej sytuacji, że to chodzi o to, żeby ustawa była pomocna dla wychowawców, ale przede wszystkim dla dzieci. A sporo kłamstw narosło wokół tej ustawy. Czy rzeczywiście konieczna jest zmiana ustawy o resocjalizacji najmłodszych, o resocjalizacji dzieci? Pani poseł Bożena Żelazowska, Prawo i Sprawiedliwość, a później pani Teresa Wargocka, Prawo i... Przepraszam, Polskie Stronnictwo Ludowe, a później pani Teresa Wargocka, Prawo i Sprawiedliwość. Tak, Polskie Stronnictwo Ludowe tak. Od zawsze, już od ponad 30 lat jestem członkiem tej partii, z czego jestem bardzo dumna. Natomiast króciutko chciałabym się odnieść tak, do proszę, pani poseł. Otóż co to znaczy pozyskiwane, pani poseł, na rynkach finansowych będą te środki? My jako odpowiedzialni parlamentarzyści chcemy wiedzieć, z jakich źródeł będzie budowany centralny port komunikacyjny, bo będziemy za tym głosować. Więc to musi być świadome i racjonalne. W dobie, kiedy mamy kryzys w naszym kraju, kiedy mamy Pani inflację. Poseł, prosiłam o odniesienie się jednym zdaniem. Naprawdę, no króciutko, właśnie to jest po pierwsze. A po drugie, no nie słuchacie Państwo mieszkańców z tego terenu, więc bardzo proszę, aby rzeczywiście posłuchać ludzi, którzy tam mieszkają. Odnosząc się do projektu ustawy o resocjalizacji, no tutaj trudno jest stwierdzić, że to są dobre zapisy.
bo wystarczy posłuchać rodziców, wystarczy porozmawiać z nauczycielami, ale też jako rodzice nie możemy się na to zgodzić, aby były takie zapisy w tej ustawie, no, jakie mamy w tym projekcie. I to znaczy jakie, pani poseł? Pani poseł, jakie? No to jest niedopuszczalne, aby karać dziesięciolatków, aby dziesięciolatki no, mieli nakładane prace porządkowe. Czy to jest dobra droga do resocjalizacji? Jeżeli wybijesz szybę, że... to nie powinien posprzątać po sobie takie dziecko? Jeżeli wybijesz szybę albo zawastuje coś? Drodzy Państwo, to jest cały proces wychowawczy i dzisiaj w XXI wieku nie możemy cofać się do średniowiecza albo jeszcze dalej, kiedy takie metody stosowane będą w wychowaniu naszych dzieci. Tutaj jest potrzebna mądra praca dydaktyczna, terapeutyczna, a to idzie w zupełnie innym kierunku. Przecież od wielu lat widzimy, jak kuleje psychiatria dziecięca. Nie ma psychiatrów na rynku. Nie ma też dobrej opieki psychologicznej i pedagogicznej w szkołach. Dlatego sięgacie Państwo po takie metody. Na takie metody i na takie zapisy tej ustawy absolutnie nie będzie naszej zgody. Wiceminister Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, który zajmuje się projektem ustawy, mówił, że jest nieprawdą, że będą karani dziesięciolatkowie, a trudno się nie zgodzić z sytuacją, żeby jednak dziecko, które, czy młody człowiek, który zdewastował coś, żeby po sobie nie posprzątał. To jest ABC każdego rodzica. Teresa Wargocka, Prawo i Sprawiedliwość. Czy ta ustawa powinna wejść w życie, czy nie? Ustawa powinna wejść w życie. To jest nowelizacja ustawy bodajże z lat 70. o postępowaniu w sprawach nieletnich. I ta ustawa faktycznie jest wsparciem, jakie jest skierowane do młodych ludzi, którzy tak jakby no, mają problem z taką adaptacją społeczną i przestrzegania norm społecznych i prawnych. I chciałam pani poseł powiedzieć, że to, co wprowadziła Platforma i PSL, to było bardzo restrykcyjne wobec dzieci i młodzieży. Bo wprowadziliście przepisy, które mówią o tym, że każde zachowanie ucznia, które można kwalifikować jako złamanie prawa, należy zgłosić na policję. Odstępujemy od tego i przede wszystkim chcemy, aby w szkołach były podejmowane działania wychowawcze w sytuacji niewielkich wykroczeń. A wiecie Państwo, że w szkołach, tam gdzie jest duża grupa dzieci, młodzieży, to dochodzi czasami do tak zwanych rękoczynów czy drobnych kradzieży. To szkoła ma być tym miejscem, w którym te drobne kwestie się rozstrzyga razem z rodzicami, razem z pedagogami, monitoruje zachowanie dziecka i kształtuje się normy społeczne i prawne. Robicie bardzo wiele złego, atakując tą ustawę. Dziecko dziesięcioletnie nie będzie odpowiadało karnie. Wobec dziecka dziesięcioletniego będzie można podjąć środki wychowawcze, jakie również ma system prawa, bo Państwo wiecie, że upomnienie, nagana, dozór kuratora to są środki wychowawcze stosowane przez sądy rodzinne. I proszę nie wprowadzać w błąd opinii publicznej. Szanowni Państwo, dzieci, które mają tego rodzaju trudności w zachowaniu, muszą mieć lepsze wsparcie. Powoływana jest nowa placówka resocjalizacyjna, również wskutek analizy tej sytuacji, która jest. Właśnie rozdzielenia tych młodych ludzi, którzy mają konflikt z prawem, ale już taki poważniejszy konflikt z prawem, jak pobicia czy, że tak powiem, kradzież, ale głównie jeżeli chodzi o takie zachowania przeciwko życiu i zdrowiu ludzi, będą dla nich specjalne placówki. Jeszcze nie zakłady poprawcze, bo to jest naprawdę ostateczność, ale okazuje się, że ośrodki socjoterapii czy młodzieżowe ośrodki wychowania są miejscem, w którym są młodzież i dzieci o różnym stopniu demoralizacji. Jeszcze rozdzielamy, jeszcze dajemy szansę, jeszcze tworzymy bardziej przyjazne środowisko
do wychowania i do pomocy dzieciom, które się pogubiły. Kolejny temat, wicepremier Mariusz Błaszczak na antenie Polskiego Radia 24, minister obrony narodowej, mówił o działalności służb rosyjskich w Polsce, że w dalszym ciągu ta działalność się odbywa. Świadczą o tym między innymi o działaniach polskich służb, wydalenie kolejnych osób z Polski, ale mówił również o uzbrojeniu, konieczności dozbrojenia polskiej armii. Tymczasem pojawiają się głosy, że zapowiedź 5% nakładów PKB to militaryzacja i że nas na to nie stać. Czy konieczne jest dozbrajanie polskiej armii? Przypomnijmy, mamy w tej chwili nowy nabytek, czyli Abramsy, które przyjechały do Polski. Pani poseł Bożena Żelazowska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Tak, wczoraj przyjechało już 7 sztuk Abramsów na teren naszego kraju. Jest to oczywiście w dzisiejszej dobie, kiedy mamy konflikt na Ukrainie, kiedy tam mamy regularną wojnę, kiedy giną ludzie. I Polska jako kraj bardzo pomaga Ukraińcom, zarówno osobom, które do nas przybyły, jak i też pod względem militarnym. Jesteśmy w czołówce państw, które pomagają Ukrainie. I z tego jesteśmy dumni, ale też musimy dbać o nasze bezpieczeństwo. Stąd ustawa, którą kilka tygodni temu przyjął polski parlament o obronie naszej ojczyzny. I ja myślę, że ten sprzęt wojskowy, który jest zakontraktowany i który na lata 2025-2026 chyba ma jeszcze być uzupełniony, jest potrzebny, jeżeli chodzi o obronę zarówno naszego kraju, ale też wschodniej flanki NATO. Więc tutaj nie ma jakichś słów wielkiej krytyki z naszej strony, że Polska się dozbraja i stawia czoła temu konfliktowi. I pani poseł Teresa Wargocka, Prawo i Sprawiedliwość. Można powiedzieć, historia przyznała Prawu i Sprawiedliwości rację. Rosja ma zapędy imperialne. Rosja wywołała wojnę, którą przewidywał świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński. Jesteśmy w bezpośrednim zagrożeniu tą imperialną polityką i musimy podejmować wszystkie działania. Zresztą podejmujemy od 2015 roku, bo jednak wydatki na armię są realizowane i kontrakty podpisywane. Natomiast opozycja w tych 6 latach naprawdę się nie sprawdziła. Szanowni Państwo, poprawki do budżetu, praktycznie wykreślające budżet na armię, to jest autorstwo Platformy Obywatelskiej, to jest naszej opozycji, ale również lewicy. Senat złożył więcej poprawek w ubiegłym roku na przekazanie środków z MON-u na inne cele, niż w ogóle MON miał na obronność. To jest kolejny obszar, w którym opozycja, że tak powiem, zachowa się nieodpowiedzialnie i robi polityczną hucpę. Ja się cieszę, że pani poseł Żelazowska mówi w tej chwili takie słowa, bo faktycznie wojna dała dowód na to, że tylko Polska silna gospodarczo, Polska silna armią jest w stanie zachować swoją suwerenność. Polska w NATO również, bo tutaj to wsparcie organizacji natowskiej jest jednoznaczne i bardzo silne. Dzisiaj jest ustawa o obronie ojczyzny o przekazaniu 3%, to jest 1% więcej. Uważam, że jeżeli będzie taka potrzeba, będą takie możliwości zakupowe, bo też musimy tak jakby wiedzieć, że kontrakty są bardzo często w czasie realizacji oddalane. Uważam, że powinniśmy zwiększać te środki. Pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, wolę być zadłużony niż niesuwerenny i niepodległy. I my nie mamy innego wyjścia. Jesteśmy w takim miejscu Europy, w jakim jesteśmy. Musimy budować sojusze, ale przede wszystkim własną armię. Pierwsze, nasi sojusznicy dotrzymują zobowiązań, nie tak jak Niemcy wobec Ukrainy. Mieliśmy obiecany właśnie ten kontrakt na Leopardy. Ponad 300 nowoczesnych, wysokiej klasy czołgów będzie na stanie polskiej armii. Będzie broniło wschodniej flanki NATO i naszej ojczyzny.
I na tym musimy kończyć. Bardzo paniom dziękuję za udział w audycji. Państwa i moimi gośćmi były panie. Bożena Żelazowska, Polskie Stronnictwo Ludowe, dziękuję bardzo. I pani bardzo dziękuję. Teresa Wargocka, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję bardzo wzajemnie. Do usłyszenia.